duża część urzędników myśli, że pogadają i tak będziemy robili, cośmy robili do tej pory, nie? To nie będzie łatwa zmiana, ale jeśli na przykład, mam taką możliwość wnioskowania o ukaranie urzędnika, który łamie zasady konstytucji biznesu. Więc teraz, jeśli zacznę to robić w ten sposób, bo wymyśliłem taki sposób, żeby to było jasne na początku i żeby nie było możliwości powiedzenia, że no nie możemy ukarać, bo on jednak dobrą wolę miał, chciał i tak dalej. Więc zaczniemy od tych spraw, które oni przegrali w sądzie, bo sądy są jakie są, ale czasami się zdarzają sędziowie, którzy normalni sądzą zgodnie z prawem, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Więc jak teraz takie sprawy będziemy wyszukiwali, jeżeli się okaże, że urzędnik skarbowy ciągnął przedsiębiorcę przez kilka instancji, tak? Bo jeszcze się zdarza tak, że przegrał w pierwszej i dalej się odwoływał, tak? I na przykład w apelacyjnym po raz kolejny przegrał, no to biada temu urzędnikowi. Znaczy biada w takim sensie, że ja na pewno skieruję sprawę o ukaranie. No i to będzie taki papierek lakmusowy. Ukaranie kogo? Urzędnika? Czy jego przełożonego? Urzędnika. A jakie są kary? No niestety kary administracyjne, nie wiem jakie tam oni mają kary. No mogą go ukarać naganą tylko, ja nie wiem, po prostu nie wiem. Ale to słuchajcie, to nie jest takie siód. Nie, bo jak to nagłośnimy, to zacznie się mur kruszyć. Zobaczycie, że tak, ale proszę bardzo, ukaramy.